Dzień dobry, witam Cię serdecznie, z tej strony Rafał Stępień. W dzisiejszym materiale wideo pokażę Ci, jak stworzyć stronę przechwytującą, wykorzystując do tego celu darmowe narzędzia, gdzie nawet nie będziesz musiał znać jakiekolwiek języki kodowania. Wystarczy, że umiesz klikać, przyciągnąć jakieś elementy, edytować je. Jest to właśnie bardzo proste, mimo że często wydaje się tak, że musimy znać się na jakichś językach HTML, PHP, aby to wszystko stworzyć. Do tego celu użyjemy dostępnego w sieci narzędzia, które jest dostępne pod adresem wix.com. Ok, teraz przejdę przed ekran monitora i zaprezentuję Ci jego możliwości. Ok, jestem już przed ekranem monitora. To co zrobiłem, to włączyłem przeglądarkę i wpisałem w polu adresu adres wix.com. Otworzy Ci się taka strona, aby skorzystać właśnie z narzędzi, które udostępnia wix.com, należy założyć sobie konto. W tym celu wybierz tutaj u góry zaloguj się, podaj adres e-mail, zaznacz, że jesteś nowym użytkownikiem, hasło i zarejestruj swoje konto. A następnie zaloguj się do panelu Wixa. Ja zaloguję się. Po zalogowaniu będziesz miał okno swojego panelu. I to co robisz, to klikasz utwórz swoją stronę internetową. Tutaj będziesz miał widoczne różne szablony stron. Ja tutaj ze względu na to, że chcę pokazać Ci, jak stworzyć stronę przechwytującą, wybieramy tutaj pusty szablon, ponieważ nam tutaj żadnych jakichś dodatkowych elementów nie potrzeba. Czyli od zera zaczynamy stworzenie naszej strony przechwytującej. Tutaj u góry edytuj tę stronę. Jak pewnie już wiesz, strona przechwytująca służy po to, aby budować listę mailingową, aby wspierać adresy e-mail. I jeśli chodzi o elementy, jakie zawierać powinna taka strona, to są takie dwa kluczowe. Przede wszystkim nagłówek oraz formularz zapisu. Ok, w takim razie przystępujemy do działania. W pierwszej kolejności tutaj proponuję Ci u góry sobie rozwinąć tą opcję, wybrać te trzy kropeczki i zmienić układ strony na taką, gdzie nie będziesz miał nagłówka i stopki, ponieważ nie jest to tutaj w ogóle potrzebne. Zamykamy to i przystępujemy do utworzenia nagłówka na naszej stronie. Klikam tutaj dodaj tekst i wybieram już z gotowych jakichś wzorów przykładowy nagłówek. Ja dla siebie wybiorę, gdzieś tu miałem taki już upatrzony. Pogrubiony jest. Rozciągam na większą część obszaru roboczego. Dam do sobie od razu na górną część strony. Aby zmienić tutaj ten tekst w tym bloku, klikam edytuj tekst. I teraz mogę tutaj wstawić nagłówek. Warto tutaj wspomnieć jeszcze, że nagłówek powinien być taki chwytliwy, tak aby sobie zainteresować osobę, która właśnie odwiedzi tą stronę. Warto tutaj robić takie nagłówki, które w pewien sposób są zapytaniem. W ten sposób bardziej angażują odbiorcę. Dla przykładu coś takiego. Jak zrobić stronę przechwytującą?
Pytującą. Za pomocą darmowych narzędzi bez kodowania w 10 minut. Wyśrodkuję sobie tę treść. Mogę również oczywiście zmienić kolor. Do mojej strony przechwytującej dodam jeszcze podtytuł. Tekst. Tytuł i tekst. Nawet jeśli jesteś całkiem tym zielony. Zmienię sobie to słowo na inny kolor, tak aby właśnie bardziej zwrócić na to uwagę. I podrzucę do góry. Ok. Teraz wystarczy zamieścić jeszcze formularz. Jak tutaj dodać formularz? Jeśli posiadasz już jakiś swój autoresponder, to wystarczy właśnie, że podczas tworzenia formularza w tym autoresponderze, a nawet w sumie czasami jest tak, że już są gotowe, wkleisz kod wygenerowany przez autoresponder i już masz gotowy formularz. Aby dodać tutaj ten formularz, wystarczy, że z tych opcji dodaj, przejdziesz do więcej, kod HTML i w tym polu wkleisz właśnie ten kod. Pokażę Ci tutaj na przykładzie autorespondera Implebot. Zaloguję się. O nie, tak. O tak. Jeśli chodzi o ten autoresponder, to na pierwszej stronie mamy właśnie tutaj gotowe już skrypty wygenerowane formularza, który będzie wyglądał właśnie w taki sposób, jak tu jest zaprezentowany. I tutaj mamy kod formularza taki, jak będzie tak jak teraz, bez polityki prywatności, bez nazwiska i sam e-mail. Ja wybiorę ten ostatni. Wklejam. Aktualizuję i zobaczmy, co wyjdzie. Mamy już gotowy formularz zapisu. Można powiedzieć, że na tym etapie strona przechwytująca już jest gotowa. Wystarczy ją opublikować, zapisać sobie opublikować i można po prostu kierować ruch na tą stronę. Podejrzyjmy, jak ona wygląda. Prezentuje się w ten sposób. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to darmowe narzędzie i właśnie takim minusem jest to, że na tej stronie będą się pojawiać reklamy. A tak to jest to bardzo fajne narzędzie. Oczywiście, aby pozbyć się tych reklam, wystarczy zamieścić tam jakąś opłatę, aby mieć wersję płatną, gdzie te reklamy znikają. Jednak dla osób, które rozpoczynają właśnie jakąś działalność w internecie, blogowanie, czy tam jakieś drobne kampanie, że tak powiemy, marketingowe, myślę, że to jest w sam raz.
na sam początek. Także zachęcam do skorzystania, chociaż do przetestowania nawet tego narzędzia. Jeśli chciałbyś jeszcze tutaj to sobie jakoś ten guzik zapisz się ładniej zrobić, to musisz troszkę pogrzebać w kodzie, niestety. To już jest taka zaawansowana, ale powiem Ci, że wystarczy odrobinę sprytu i z łatwością sobie z tym poradzisz. Jest to sekcja Input Style, gdzie ona określa właśnie wygląd tego guzika. I tutaj mam dla Ciebie jeszcze jedno narzędzie, które pomoże Ci w tym, aby zmienić sobie wygląd tego guzika. Jest to generator właśnie styli. Tutaj masz adres css://checkbox/css-input-generator.php. Wpisujesz treść, zapisz się, określasz, gdzie ma się znajdować napis, po lewej stronie, po prawej, czy na środku. Następnie kolor, tła tego guzika. Może pomarańczowy. Kolor czcionki również można zmienić. Pogrubić. No, można tu się jeszcze pobawić oczywiście. Ja na tym etapie sobie kończę tą edycję. Dalej, aby właśnie otrzymać ten kod z tym stylem, wystarczy, że tu je zaznaczysz i pobierzesz go. Pobierzesz go sobie na w swój dysk, a następnie będziesz miał plik zapakowany, który będzie nazywał się style.css. Otwierasz go za pomocą notatnika, standardowo tak jest nawet ustawione. I ten kod, który jest pomiędzy pierwszą klamrą, tą okrągłą, zaokrągloną, kopiujesz i wklejasz w input style. Input style, tu jak się kończy ten pierwszy cudzysłów. Tu się zaczyna, tu się kończy. Ctrl V, aktualizuj i mamy już pomarańczowy baton. Jeszcze tutaj obniżymy ten baton, żeby odległość pomiędzy formularzem a tym batonem była większa. Dodamy dodatkowy parametr, a właściwie skasujemy ten jeden display block. Już się odsunęło, jeszcze możemy to zwiększyć. To jest margin top 5 pikseli. I jest gotowy baton. Podgląd. Wygląda to w ten sposób. Powrót do edytora. Zapisz. Gotowe. Publikuj. I strona pod tym adresem jest już dostępna. Można zapisać się na formularz. W tym materiale wideo to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je poniżej. Chętnie pomogę. Do zobaczenia. Cześć.